Właśnie, jeszcze takie zdjęcie, ponieważ ja tak przeskakuję trochę, wiedziałam, że czas jest ograniczony, więc wielu pasm no nie omówię siłą rzeczy. Chciałam jeszcze powiedzieć o właśnie uwaga niedźwiedzie, bo ludzie jak się nie zatrzymywali, to wiadomo, reakcja. Najczęściej panu w ogóle, że było śmiesznie. A pani się nie boi? No nie, no nie boję się, gdybym się bała, to bym pewnie nie poszła. O Jezu, ja bym nie poszła. No właśnie. Panie to jakoś tak w ogóle z większym zainteresowaniem, więc to dziwo, ale też się pytali, a dzikie zwierzęta, bo jak pani tam śpi w tym lesie, to w ogóle tam na pewno wszystko się czai. Tak, strasznie, właśnie takie się czaiły, tylko no, nie spotkałam żadnego niedźwiedzia, żadnego wilka, nic z tych rzeczy. Kiedyś mi się tak chrobotało coś koło namiotu, już tak mnie wkurzało, bo mi szeleściło koło, przy liściach. I w końcu nie wytrzymałam, otworzyłam, bo widziałam, że gdzieś blisko namiotu. Otworzyłam namiot, zaświeciłam latarką, a to taka żaba się gramoliła przez liście. Ja sobie wtedy pomyślałam, że no faktycznie, no bo jakby szło jakieś porządne zwierzę, no to by był hałas, a nie jakiś taki szmerek w ogóle, nie wiadomo co. Jakaś wiewiórka przelecia, już od razu wiecie, to strach. Co ja to jeszcze mam? Aha, no i zakończyłam wyprawę na Łosicy w Górach Świętokrzyskich. Także jak przystało na porządną czarownicę, więc mam nadzieję, że do tego kanonu czarownic też się mogła się wpisać. I jeszcze właśnie, 29 pasm. Na każdym najwyższym szczycie danego pasma robiłam sobie zdjęcie, czyli jak tutaj fajnie ktoś nazwał sweet focie. Chociaż chyba ze trzy nie są sweet, bo ktoś tam mi zrobił, ale generalnie robiłam sobie sama te zdjęcia. I rzucałam na Facebooka, na fanpage wyprawy. I dzięki temu wiele osób też wędrowało razem ze mną, tak może przez komputer to nie jest wędrowanie, ale jednak jakoś tam dzieliłam się z nimi, oni ze mną swoimi przeżyciami, jakimiś spostrzeżeniami na ten temat. I to też była taka wyprawa w wyprawie, bo te znajomości były dla mnie bardzo cenne i to, co ludzie mi mówili, co czuli, i ja mogłam czuć razem z nimi, to było naprawdę bardzo wartościowe. I tak, to była taka właśnie euforia, ale euforia była też dopiero po dwóch dniach, gdy już zeszłam, gdy to wszystko do mnie dotarło, bo na początku taki spokój, no koniec wyprawy i tyle. A jak wszystko do mnie dotarło, co przeżyłam, czego się nauczyłam, czego się dowiedziałam o sobie, to dopiero tak właśnie to szczęście i ta radość z takim lekkim opóźnieniem do mnie dotarły. I jeszcze mam dla was filmik z takich właśnie różnych widoków beskidzkich. Trzeci, tak. Proszę sobie. Tutaj będzie dużo więcej pięknych. Właśnie zostawiłam Bieszczady, Beskidniki na ten filmik, żeby no już nie gadać, tylko pokazywać. I od właśnie tego toru saneczkowego się zaczyna na czym to. Cierpliwości. Wprowadzenie do programu. Uff. Ostatnio żaden nie działał tak samo.
Kamila Korczaka. W postaci ostatniego filmika, ale to już jest naprawdę koniec. Nie? Ale on trwa 30 sekund. Tylko udowadniający, że trzeba być trochę świrem czasem i może lepiej się nie głupić, nie wstydzić tego, że jest się trochę świrem, bo czasem z tego coś fajnego może wyjść. I tutaj taki dowód, że jestem trochę nienormalna może czasem. Skąd się właśnie wziął ten różowy motyw? To jest w Pirenejach. Dostałam taką pelerynę, to jest peleryna przeciwdeszczowa, najprawdziwsza na świecie. I dostałam taką pelerynę od mojego brata. Spojrzałam na kolor, powiedziałam, chyba zwariowałeś. Się zaczął śmiać. Mówię, no dobrze, jak przez cały nasz pobyt nie będzie padało, to robię sobie zdjęcia w tym, żeby to założyć. No nie padało, także tak to było. Dziękuję bardzo. Thank you.